Pierwsza runda poszła bardzo dobrze. Widać było to łatwe zadanie. Teraz będzie o wiele trudniejsze. Macie 5 minut, aby wziąć rzeczy ze smyczy. 2 minuty macie, żeby wziąć rzeczy z tej spiżarni i musicie ugotować z tego potrawę i ją nazwać. Bardzo dobre. Fajny pomysł, żeby zrobić to z pizzą. Bardzo dobra, prawda? Nie mam zastrzeżeń. Mam ja. Bardzo dobre. Co to jest? Wybuchowa buźka. To jest cukier, tak? Tak. Bardzo dobre. Smakuje mi bardzo. Super. Co to jest? Wybuchowa buźka. Próba się na mi gardę. Cukier, tak? Chciałam na początku, żeby tutaj było puste, ale pomyślałam, że wziąłam cukier to. Bardzo dobry pomysł i bardzo smaczne. Dziękuję. Dobra. W ogóle fajny pomysł. Fajnie. Dobre, ale cukier zdominował smak potrawy. Jak zwać tę potrawę? Słodka buźka. Połączenie majonku i czekolady jest straszne. Ketchup i słodki w ogóle się nie kombinuje. To tak wezmę tylko popcorn i więcej nie biorę. Jak ty możesz to jeść? Ketchup. Ja już zapiszę w kolor. Weź to. Słodki ryż.
Mogłaś pójść w jedną stronę, że zrobić albo słodkie, albo na słono. Ale coś strasznego. Dobra. Trochę ten majeranek i ketchup trochę nie pasuje, ale tak to jest dobre. Nie skomentuję. Dziękuję. My poprosimy na swoją uczestniczkę Zuzanę. Jak nazywałaś moją potrawę? Cztery jeżyki. Ja nie będę tego jadł. Tak, jem ketchup i ten ryż, to połączenie nie jest dobre. Dziękujemy, poprosimy następną osobę, Jakuba. Jak nazwałeś potrawę? Jak? Nie wiem. Potrawa nie wiem. Cukier psuje zęby. Wiesz o tym? Źle. Straszne. Cukier i majeranek to nie jest dobre połączenie. Czekolada, ketchup i pieprz ziarnisty też nie jest dobre. Czekolady nie da się nic, nie da się zjeść, ponieważ cały czas jest trochę na pieprz. Najlepszymi masterchefami zostaje